Nabór ruszył z początkiem marca. Dziś chętnych do podniesienia swoich kwalifikacji jest już około 150 osób. Projekt zakłada przeszkolenie 345, w tym 294 kobiet i 51 mężczyzn. Zainteresowanie jest bardzo duże, dużo osób dzwoni, mamy już dużo formularzy rekrutacyjnych. Pierwsze kursy z pewnością ruszą na początku kwietnia. Szczególnie zapraszamy też mężczyzn, bo słabe zainteresowanie jest przedstawicieli tej płci, a mamy do zrealizowania wskaźnik 51 mężczyzn w ramach projektu, także bardzo serdecznie zapraszamy. Przedsięwzięcie, które realizowane będzie do kwietnia przyszłego roku, zakłada, że 60% uczestników stanowić będą osoby zatrudnione na obszarach wiejskich. W ramach projektu każdy z potencjalnych uczestników ma do wyboru pakiet szkoleniowy. W ramach takiego pakietu jest jeden kurs doskonalący z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 8 kursów do wyboru, plus obowiązkowy kurs z zakresu technik ICT, wykorzystanie komputera i tablicy interaktywnej w dydaktyce. W Świętokrzyskim 8 jednostek ZDZ-u będzie realizowało 23 kursy. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne. Dodatkowo nauczyciele otrzymają materiały biurowe i dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie o ukończeniu kursu i certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Robimy na co dzień takie szkolenia z wolnego naboru, czyli nauczyciele płacą. I widać było, że duże jest zainteresowanie tymi właśnie kursami. W związku z tym proponowaliśmy tutaj pani dyrektor, żeby właśnie te kursy się znalazły w projekcie. Twórczy nauczyciel, twórcze dziecko to już czwarty projekt ZDZ-u skierowany do nauczycieli. Te projekty cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem środowiska nauczycielskiego. Jest to środowisko, które potrzebuje edukować się, nauczyciele są tego świadomi. A dla nas ta grupa zawodowa jest taką grupą szczególną. Jak Państwo wiecie, ZDZ prowadzi działalność edukacyjną dla wszystkich grup społecznych, natomiast nauczyciele dla nas na instytucjach edukacyjnych są taką grupą szczególną. Jakość pracy nauczycieli jest istotna z punktu widzenia interesów całego regionu. Budżet przedsięwzięcia to prawie 900 tysięcy złotych. Projekt został objęty patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.